Halo, halo, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku w grze Medieval Dynasty. Z tej strony będzie M4 i zaczynamy. W tym odcinku wyjątkowo się za wiele nie zmieniło pomiędzy odcinkami. Tak naprawdę tylko pościnałem trochę tam drzew, trochę dobudowałem palisady, niezbyt dużo. No i tutaj sobie postawiłem tawernę, a właściwie postawiłem tylko sam mój szkielet. Cześć, Drogomir. Swoją drogą mamy taką sytuację, że mamy mnóstwo kobiet w ciąży, w związku z czym za sezon prawdopodobnie wiele z nich po prostu będzie siedzieć jako matki, więc będziemy też musieli znaleźć jakieś zastępstwo dla nich. Ale na razie się tym nie martwimy, bo tak naprawdę największy problem będzie chyba z rolnictwem, z górnictwem, które pozyskuje kamieni także, ale na razie jeszcze zbiera, no i z wodą. Ale myślę, że sobie jakoś z tym poradzimy. Tam rzemieślnicy nie są aż co istotni. No, rybak wydaje mi się też, bo z ryb za bardzo nic nie robimy. No i tak, w tym odcinku sobie budujemy tutaj kilka budynków na wyższym poziomie, ale takim najważniejszym będzie chyba właśnie tutaj tawerna, którą sobie teraz go będziemy budować. No i jeszcze oprócz tego zobaczmy sobie, co w ogóle mogę sobie zbudować. Zobaczmy sobie technologia budownictwa. Tutaj mamy odkryte prawie wszystko, oprócz magazynu zasobu części trzeciej. Sobie też wybudujemy chatę budowniczych, resztę już mamy. Potem technologia przetrwania. Tu mamy chyba też wszystko, więc sobie budujemy chatę rybacką poziomu drugiego. Tutaj chyba całą resztę już mamy też wybudowaną na tym wyższym poziomie. Rolnictwo. Tutaj jest trochę najgorzej, bo tak naprawdę bardzo jest ciężko wbijać. Widzicie, wbiłem tylko 100 punktów od poprzedniego odcinka. Natomiast mam jeszcze tutaj widzowczarnię. Być może sobie ją zrobimy. Zostaje jeszcze obora, pasieka, magazyn zewności, stodoła. Natomiast się to bardzo, bardzo trudno wbija ten poziom rolnictwa, więc no, nie wiem, czy mi się to uda zrobić. No i technologia produkcji już mamy chyba fulla. Tak, sobie wybudujemy później, mamy chyba trzeciego poziomu warsztat, sobie budujemy może trzeciego poziomu szwalnie i oczywiście tawerny, którą buduję. No tak widzicie, ma sobie robić cały szereg różnych ciekawych rzeczy. No więc na co czekać, także bierzemy się za budowę. Aha, i tutaj jeszcze taka ciekawostka, po prostu weszła do gry nowa aktualizacja, ona tak naprawdę za wiele nie zmieniła. Oprócz tego, że są trochę lżejsze fiolki, te drewniane fiolki, więc one znowu będą dobre chyba na handel. Teraz sobie jakąś, o, są fiolki, widzicie, teraz jedna waży 0,1, przedtem ważyła chyba 0,2, jakoś tak to było, teraz są trochę tańsze, znaczy przepraszam, są trochę lżejsze, więc można je zabrać więcej, więc dalej będzie się opłacało je robić, może nie aż tak bardzo jak było to kiedyś, ale zawsze coś. Dobra, w takim razie tutaj widzicie, dorosły nam drzewa, w tej grze jest chyba taki mechanizm, jak widać, że te drzewa co jakiś czas odrastają, kiedy po prostu one są z takich chyba, o, takich właśnie sadzonek po prostu za jakiś czas odrastają, więc sobie troszeczkę zbiorę, bo tutaj drzew nie chcę mieć. Tutaj widzicie, które porosły drzewa. Tak samo tam zaraz przy wyjściu. Może sobie kiedyś poza odcinkiem pościnać, ale tutaj, że ta jest taka jedna sosna, czy to świerk, nie wiem, to jest chyba świerk. Niech sobie będzie. Nam to nie przeszkadza, natomiast no, pozostałe na pewno będę chciał z bazy je wycinać. O, znowu się na myślinki pomnożyły, mamy już tych świnek coraz więcej. Przedtem było tych świnek, kupiłem 3, pamiętam na początku, już mamy łącznie wszystkich, widzę 5. Się namnożyło, gęsi też mieliśmy mniej. A, dobra. To będzie i Strogomir sobie tu biega. To będzie potem palisada, więc tutaj widzicie, ten płot muszę jakoś tak troszeczkę obciąć, żeby to się dało przebiec, bo na razie tu będzie za wąsko, jak tutaj zrobię palisadę. No ale to zaraz, dobra, w takim razie ja się biorę za dokończenie tego budynku i widzimy się za chwileczkę. No i jestem po krótkiej przerwie, dla mnie trwało to dosyć długo, dla was chwileczkę. No i powiem, może to uda mi się tutaj wybudować. Na początku oczywiście tawernę, czyli ostatni budynek z tej sekcji, no i chyba z tej produkcyjnej, tak jest, to ostatni budynek. Tutaj widzicie, jeszcze nic sobie nie odblokowałem, natomiast tutaj widzicie, jest dużo ciekawych przepisów. Być może coś będzie warto robić, żeby po prostu tym handlować. Na przykład choćby ciasto makowe. Zobaczcie, już tu jest 230. Natomiast jeszcze się tym jakoś tam szczególnie nie zastanawiałem. Na przykład, o, proszę bardzo, śliwki. To jest drogie, kosztuje 270, a potrzeba do tego sok śliwkowy. Aha, a sok śliwkowy z czego się robi? Sok jabłkowy, wiśniowy, gruszkowy, śliwkowy. Z butelki na wino i ze śliwki. Całkiem sporo te śliwki, no ale dobra.
Będziemy nad tym myśleć, ale na razie nie mamy jeszcze tutaj żadnego człowieka. To sobie tylko zerknę. Dobra, tutaj potrzeba tej produkcji. Czy mam w ogóle jakichś wolnych pracowników? Czy tak średnio? Właśnie tak średnio widzę. Jest jeden wolny, jutro gość się nazywa. I on ma trójeczkę. Dobra, to możesz tutaj iść. Bo widzę, że i tak do niczego innego się nie nadaje za bardzo. Albo... Jeszcze jest Kanuta. Nawet jest wciąż o dziwo. Dobra, nie będzie w takim razie jutro gost. Karczmasz. Na razie tutaj. Także tutaj mamy to, ale będziemy się tutaj szczegółowo zajmować może w odcinku następnym. Tutaj miał być stragan, ale widzę, że tutaj czegoś mi brakowało do zbudowania. Aha, lniana tkanina. Nawet pewnie jej nie mam, więc... Czy nie mam jej? No, nie mam jej po prostu, dlatego tego też nie wybudowałem. Natomiast teraz były zbiory, bo jest jesień. Więc muszę sobie zerknąć tam do magazynu. Może coś tam mamy. Mamy chaty budowniczy. Jeszcze nie jestem pewien, jak ona działa dokładnie. Może tutaj przypiszmy kanutę. Budowniczy. Dobra. I jeszcze tutaj, zobaczcie, nie mogę nic wybrać. Chyba po prostu, kiedy jest zniszczony budynek jakiś, to wówczas będą coś tam wybrać. Także tak wygląda tutaj ten budynek. Także kanuta tam jest. Dobra, mamy tutaj budynek budowniczy, to miał być stragan, ale muszę... O właśnie, może sobie po prostu kupię te lniane tkaniny. Tu ich potrzeba ile? Raz, nie wiem czy to jest jedno płótno czy dwa, ale chyba osobno są płótna. Może jedno? Wygląda jakby to było jedno płótno, jakby to było łącznie tylko 8 tej lnianej tkaniny, a może się mylę. To wygląda jakby było z tyłu połączone wszystko w jedno, nie? Tutaj zobaczcie, jest to połączone z dachem, tak samo ten boczny część jest połączone. No ale dobra, liczmy, że tutaj może nie 8, tylko na przykład 24, więc sobie kupimy więcej. Tak sobie zerknę jeszcze szybko do magazynu, może mamy po prostu lnianą tkaninę. Tak, mamy, ale niestety tylko 4, więc sobie weźmy ją całą. Trochę to za mało, żeby coś z tym zrobić sensownego. Ale dobra, sobie może to odbudujmy. Zobaczymy, czy to jest całościowe, czy to jest... Nie, to jest chyba całe. Widzicie, bo całość się zmieniło. Czyli jeszcze tylko 4 musimy kupić sobie liniane tkaniny, albo sobie zrobić samemu. To może nawet sobie zrobię je teraz samemu na krośnie. Więc sobie kupimy, weźmiemy sobie wszystko, co ma len w nazwie. Sobie wyrobimy oczywiście. Tylko 3 wody gilnu? Strasznie mało, no dobra. Czy mamy jeszcze jakiś len w ogóle, jakikolwiek? Nasiona chociaż... Ziemie lniane to się nazywa, nasionka. Chyba, że nie mam i to będzie wtedy słabo. Swoją drogą mam 460 ziemi lnianego. Będzie można to sprzedać swoją drogą. Mam jakieś perfumy, widzę, ale to zostawimy sobie. Pasza jest dla zwierząt, ale za bardzo tego lnu nie mam. Jest len, dobra, mamy jednak. Dobra, zbieramy całe. Idziemy sobie trochę przerobić. No tutaj mam też właśnie trzeci poziom tej chaty szwalni. Tutaj tak naprawdę się wiele nie zmieniło. On dalej robi to Svitun. I daję mu jeszcze, oprócz tego kupiłem mu szlacheckie wysokie buty, bo tutaj do tego potrzeba zleniana nić i to jest też dosyć drogie. Ja sobie tak to policzyłem, że po prostu to się to będzie opłacało robić. Zresztą sobie możemy zerknąć na szybciutko. To jest tutaj szwalnia poziomu trzeciego i sobie kupiłem szlacheckie wysokie buty, ponieważ one wymagają, widzicie, lniane nić dwie. Tak, no to futra i skóra, które mamy raczej dużo. Reszta po prostu wymaga jakichś tam rzeczy, które jeszcze nie mamy, na przykład wełny nie mamy, jeszcze nie mamy takich rzeczy. Więc sobie podejdziemy szybko. Potrzeba tutaj lnianą nić. Aha, czyli najpierw na taką wrotką musimy sobie zrobić. Nie. Potrzebujemy wody glnu. Nigdy tego nie ogarniam, więc trzeba najpierw to chyba docelowo zrobić. Przerobić ten len na łódę glną na glepisku. O, tak, dobra, to w całości robimy. I po dłuższej chwili już będziemy kończyć. Teraz sobie idziemy to przerobić w takim razie na koło wrotku, na nidzia, potem na tkaninę. To powinno też zająć nam dosłownie chwileczkę. Najpierw tutaj, też rzeczywiście całość, jest tylko 14, może nawet nam nie starczy. Zrobić 4 tkaniny. Nawet nie wiedziałem, potrzeba, zobaczcie, 140 lnu, żeby zrobić 14 nitek. I ile potrzeba nitek, żeby zrobić tej tkaniny? No ciekaw jestem.
Jeśli tak, no to to będzie wychodziło, że bardzo drogo jest lniana tkanina z bardzo drogim jakby tutaj towarem. Chyba, że po prostu warto będzie zasiać duże pole osobne tylko i wyłącznie na lnie, bo naprawdę zużywamy go w dużych ilościach. A jednak jest dość drogi. I to zauważyłem, że właśnie szwalnia jest dobrym sposobem teraz, żeby zarabiać pieniądze, bo tam zużywamy skórę czy coś, które mamy zawsze dużo i czy futra. Dobra, zobaczymy ile z tej 14 lnianej nici jesteśmy w stanie zrobić tkanin, czy nam starczy na 4, ale raczej wątpię. O, na 14, ale nie, to zrobimy tylko sobie, a może 6. Jeszcze jedno. Tyle nam w zupełności wystarczy, żeby zbudować butynek, jeszcze dwa, żeby były w zapasie. Dobra, i teraz sobie dokończyłem budować stragan. A potem wam pokażę całą resztę tutaj, co udało mi się zbudować przez ten czas. Budowałem tutaj to wszystko przez w zasadzie jeden dzień, jedną noc. Te wszystkie budynki. Dobra, mamy straganik tutaj, zrobimy sobie bramę, jak widzicie. To była już taka trochę szpara, ale się tędy nie przejdzie na szczęście. I to ten budynek, który bym chciał chyba zniszczyć w przyszłości, bo jest na takim, w takim miejscu, że jest na zewnątrz jakby palisady, ale na razie nie będzie jeszcze. Dobra, sobie robimy ten stragan w takim razie. Dobra, mamy stragan zrobiony. Jeszcze nawet nie wiem, co mogę na nim... Znaczy, wiem, że to można, ktoś to może sprzedawać. Dobra, tutaj się... O właśnie, to jest chyba jedyny budynek, w którym się liczy ta umiejętność dyplomacji. Mamy jakiegoś pracownika, który jest wolny, a ma to dużo? Nie mamy. Dobra, na razie będziemy potem kombinować. Co tu można robić? Kramarz. Dyplomację, całkowita intensywność pracy. Ale zobaczcie, nie mogę nic wybrać. Być może jest to kwestia tego, że nie mamy nic... Aha, to nie jest skrzynka, do której mogę coś wsadzić. Zastanawiam się, jak to działa jeszcze. A co jest napisane swoją drogą tutaj, w technologii? Tylko nie wiem, w którym to będzie rozdziale. A to będzie lutnia, dom. Myśliwskie to nie, to będzie to będzie w tym w takim razie. Stragan. Rodzaj budynku usługowego. Pracownicy zatrudnieni tutaj sprzedawać będą wybrane towary i dostarczać monety. Tylko jeden towar może być sprzedawany w danym momencie. Przyznam, nie do końca wiem, jak to tutaj mam to rozegrać. Może dopiero jak będzie jakiś pracownik, to wtedy będziemy można coś tutaj coś kombinować. Ale dobra, czyli potrzebujemy tak. Jednego pracownika, który ma wysoką umiejętność dyplomacji. Będziemy potrzebowali też pracownika, myślę, że jeszcze jednego do tawerny. Dobra, jeszcze jednego do szwalni, to tam wiem, że potrzebna jest produkcja. Nosi woda, to jest chyba rolnictwo, bo ona jest w ciąży, więc pewnie zaraz odejdzie sobie. Cześć, Urant. Coś mi dało jeszcze, glinę mi dało, super. Mam nadzieję, że to jest normalna glina, a nie taka, wiecie, oszukańcza glina. Dobra, potem się wybierzemy do miasta, właściwie zaraz nawet to zrobimy, ale najpierw jeszcze tutaj pobiegnę sobie na koniec, bo tam sobie dobudowałem jeszcze gęsiarnię. O, pokażę, tam drzewa, kurde, porosłe. Dobra, tu jest stajnia i za stajnią mamy gęsiarnię, taką malutką. Jak widzicie, tylko nie mam jeszcze ani jednej gęsi, bo nie mam za bardzo na to pieniędzy, zostało mi 1000 kasy, więc jak będziemy szli, to coś po prostu się sprzeda. Tutaj też pasza dla zwierząt, a konie co one jedzą? Też pasza dla zwierząt? Z tego do karmienia. Nie mogę niestety tutaj dać, bo to mam pracownika. I tak naprawdę nie wiem, co jedzą konie w tej grze. Chyba siano, nie? Owies może tak, owies, nie? Powinny jeść. Dobra, w takim razie budowałem tutaj te budynki i gęsiarnia tak naprawdę, znaczy, sorry, owczarnia. Owczarnia chyba będzie nam dostarczać wełnę, wydaje mi się. Zerknijmy może, ale jestem prawie pewien, że chodzi o wełnę. Dobra, rodzaj budynku inwentarskiego, pracownicy tutaj pozostać wiadra z mlekiem i wełną, no proszę. No to rzeczywiście, wiadra z mlekiem będą dobre, bo potem można zrobić z nich ser. A sery są tutaj w tej bardzo grze poszywne. Czyli tutaj widzicie, udało nam się praktycznie dobudować wszystkie budynki, jakie mam odblokowane na tym najwyższym poziomie. Także wybiorę się teraz może do Hornicy. Tam mamy blisko magazyn, więc nie muszę się obładowywać, żeby tam trochę sobie posprzedawać rzeczy. I pójdziemy sobie jeszcze
potem kupić tam te gęsi, jak nam starczy gasę, czy sorry, owce. To nie wiem, ile kosztują, chyba coś koło, obstawiam z 4000, tylko się zapytajmy może kogoś. O, Fred akurat, nasza żoneczka. Coś się tutaj ścina, widzę. A chcę się zapytać, gdzie mogę kupić konie, osły, świnie, gęsi, kury, owce. Owce, w Baranicy. No w sumie tak nazwa na to wskazuje, że Baranica, barany. No ale mi się tutaj coś ścina w tej grze. Dobra, sobie szybko zobaczmy, gdzie jest Baranica. O, góry jest. No dobra, to tam się najwyżej przelecimy. Ale nasza wioska już jest duża, zobaczcie sobie na mapce. Dobra, w takim razie idę po konia i lecimy do Hornicy. Może nie będę przerywał nagrania, bo jednak ta jazda konną jest całkiem ciekawa. Sobie weźmiemy konika i jedziemy. Otwórz ziółki i dosiądź. Dobra, wychodzimy. Dobra, ale coś tak nie mogę popatrzeć w dół w ogóle. Może zejdę z tego konia na chwilę. Coś nie mogę zejść za bardzo z tego konia. I nie mogę popatrzeć w dół swoją drogą. Mogę tylko biec lewo-prawo. A nie mogę w ogóle patrzeć w dół. Dobra, spróbuję z niego zejść, może się uda. No, chyba się coś zepsuło. No dziwne. Dobra, teraz widzę, mogę. Widzicie, mogę już teraz obracać. Dobra, w takim razie ciśniemy. I teraz mi się też pokazała ikonka ze splitem konia. Ok, biegniemy tak. Tutaj swoją drogą w tej grze konie też mogą umrzeć, więc trzeba też tego pilnować. Jak na przykład spadną z jakiejś dużej wysokości, albo jakieś wilki go dopadną. Na szczęście jest koń dosyć szybki, więc raczej nie musimy się martwić, że nas ktoś dogoni, jakiś wilk czy coś. Tam są chyba rejsy, one są raczej niegroźne, one uciekają przed nami. Może dróżką pobiegniemy. Oj. Coś tam leży, siekiera jakaś, to sobie może zbierzemy. Schodzi się na X, nie na A jednak. Dobra, już to leży, sobie zabierzemy siekierkę. Brązowa tylko, no dobra. Dobrze, to już nic. Mówka z wodą pewnie się sprzeda. Piwo owsiane będzie drogie. Także pakujemy się na konia i widzimy się za chwilę. A, właśnie swoją drogą. Chciałem właśnie udać się do Hornicy, bo tam mało się jeszcze porozmawiać z Domagojem, który jest tuż obok właśnie. Właściwie on jest gdzieś, jest nawet zaznaczony. Gdzieś jest w Wyzielicy swoją drogą jest? Oczywiście w Wyzielicy, no dobra. W takim razie udamy się do Hornicy, a potem do Jeziolicy. To jest chyba ta nieszczęsna zatoczka, gdzie jest ten niedźwiadek, o, w tym miejscu, zobaczcie sobie. Ale akurat teraz go nie ma, a ja sam wolę uciekać, bo nie chcę, żeby nam konia zeżar. Dobra, i ciśniemy sprintem. Dobra, trochę wolniej, bo to może być stromo. No właśnie, o, zwolni. Dobra, udało się bez szwanku z tego wyjść. Swoją drogą nie wiem, jak w tej grze konie leczyć, czy jest jakiś sposób, czy po prostu muszą po prostu spać w stajni i wówczas się jakoś tam regenerują. Chyba jest to jedyny sposób. Dobra, już bardzo blisko jesteśmy. Dobra, tą górę może oblecimy naokoło, bo nie chcę jej... żeby nam koń spadł z niej. Dobra. Drogą, gdzie mam ustawiony? A, żeśmy już Hornicy przelecieli, zobaczcie. Kurczę, no dobra, to musimy w takim razie na azymut, czyli tędyk. Dobra, przez tą górę przelecimy, po prostu musiałem się gdzieś zagapić. Dobra, trochę wolniej. Dobra, już widać budynki. Jednak, o kurczę, tu będzie ciężko zejść. Ale powolutku zejdziemy. Dobra. No właśnie, mają wprowadzić do gry trzecioosobowy tryb. Tak przeczytałem. Ciekawe. Dobra, jesteśmy na miejscu. Sobie trochę ustaniemy, bo tam widzicie jest nasz magazyn. Dobra. I sobie zobaczmy, czy mamy jakieś tutaj w ogóle ludzi, którzy nam się przydadzą najpierw, a potem pójdziemy coś pohandlować. Siemka, co umiecie?
Inrograda, co ty umiesz? W zasadzie umiesz rolnictwo, czyli będziesz nosił wodą. Tu umiesz dyplomację. Ty będziesz naszą dyplomatką, Leopolda. Czyli ciebie bierzemy. Ciebie też bierzemy. Czyli tak. Trzeba najpierw przypisać do jakichś mieszkań. Dobra. Leopolda, czy jest jakiś dom, gdzie już ktoś mieszka? Niestety nie ma. Dostaniesz nowy dom. Tak samo ty dostaniesz nowy dom, niestety. Dobra. I tak, ty dostaniesz w takim razie, ty masz trójeczkę w dyplomacji, a ty w rolnictwie. No, czyli ty dostaniesz miejsce w... gdzie to było? Stragan. Kramarz, potem sobie zobaczymy, jak to działa. A ty dostaniesz miejsce w Jakonosi, wpada na razie. A tamto sobie pójdzie zaraz i pewnie. Gdzie jest studnia? Stodoła, Prywódnia, Stajnia, Stragan. Studnia jest tutaj. Zamiast Baldwiny, bo widzicie, on jest w ciąży. Dobra. Jest ktoś jeszcze ciekawy, kto nas interesuje? Niestety nie. W takim razie idziemy posprzedawać trochę rzeczy. Właśnie, zobaczmy sobie, jak tutaj działa przywołanie konia. Czy mogę zrobić to w każdym momencie, czy tylko w niektórych. Tutaj kawałeczek podbiegniemy do naszego magazynu. Zawołamy konia, zobaczymy, czy się pojawi. Dobra, koniec teraz. Może stąd będzie widać. No ja tam go nie widzę, ale tam gdzieś jest. I na U. Nie działa. Może na Y? Dobra, mniejsza z tym. Co my mamy tutaj w ogóle na sprzedaż? Kosę nie, brązowy nóż mamy 3, można ze 2 sprzedać. Sierp zostawimy, chmiel mamy dużo, na razie z nim nic nie robimy, ale może się przyda na piwo. Deski mamy, ogromną ilość desek, chochle wszystkie bierzemy. Misek, o, mamy też jakieś chore ilości. Może weźmy sobie tak tyle. Łopata, można by też sprzedać. Kubków mamy dużo. Dobra, weźmiemy tak 20 kilo ich kubków. W sumie to wszystko można wziąć. I co tu jeszcze mamy? Futrzane buty 3. To jest takie, też takie nieźle. Motyczki, jakieś kamienie mamy mnóstwo, ale sobie zostawimy. Tkanina, lulek, mak. Tam widziałem dużo, mamy jakiś nasion, nie? Można też sobie pozbyć. Na przykład choćby tej kapusty nas 8, więc to się trochę z tego zarobi. Ona nie jest ciężka, ta nasionka, więc można sobie tak z 200 sprzedać. Dobra, w takim razie ciśniemy do bazy, znaczy do bazy, żeby to wszystko sprzedać. Nie mogę koń zawołać, niestety. No okej, okay, tutaj po krótkiej chwili sprzedałem w sumie za 6000 ponad, za 6500 i to jeszcze też nie wszystko oczywiście, tylko część tych rzeczy udało nam się sprzedać, także w sumie może już wystarczy, że to sobie sprzedamy najwyżej w innej wieżce. Także pakujemy się na konia i jedziemy w takim razie teraz do baranicy kupić jakieś baranki. Czyli musimy przebiec przez faktycznie całą mapę do baranicy. Aha, jeszcze obiecałem, że się wybierzemy do jezioricy, więc tam też się najpierw wybierzemy. To będzie gdzieś tutaj. Niestety musimy przez tę górę. Nie ma tam jakiejś ścieżki fajnej. Można by jakoś tędy kombinować. Strasznie naokoło. Dobra, idziemy na zymut. Czyli w linii prostej, najkrótszą możliwą drogą, niekoniecznie po drogach. Oho, wilk nas goni, więc trzeba dać galopu. Niech nas goni, jesteśmy szybsi. Hopsa. Nawet się nie oglądam. A jednak, jak się włączy sprinta galopem, koniem, to naprawdę szybko się biega. Dobra, trzeba teraz zwolnić. Musiałbym górki, nic nas nie goni? Chyba nie, bo nic nie słychać. O, a nie, to jest ryś. Rysie są raczej niegroźne. Ale przyznam, że tutaj konie powinny być oblokowane o wiele, wiele szybciej, bo jednak no, dużo ułatwiają tutaj tą podróż, a nie ma w tej grze szybkiej podróży. A przydałaby się. O, widać nawet... O, zwolnij, zwolnij, zwolnij! Ach, straciłem, zobaczcie, 1/3 życia. No, niestety. Znowu
Dobra, już nie biegam tak szybko. Dobra. Jesteśmy przy jeziorice. Tak, jeszcze nie byłem w tej wiosce nie razu. Też taka spora widzę. Ta wioseczka. Na pewno tu jestem? Na pewno. Dobra. A nie, ja pobiegłem do naszej wioski. O rany, ale ze mnie. Najważniejsze, dobra. Biegniemy jeszcze raz. Widzimy się za chwilę, czyli już na miejscu. Okej, jesteśmy w jeziorce. Swoją drogą chyba życie konia się regeneruje, widzicie? Mniej. A sobie zejdziemy z konia, sobie zobaczymy, czy są jakieś tutaj pracownice. Wolałbym jakiś mężczyzn, bo mamy trochę więcej kobiet. Ten chłop, który nie ma nie trójki, więc się nie nadaje. Ty masz łowiectwo, więc się nie nadajesz. Aryka, ty masz rolnictwo, również się nie nadajesz. Takich ludzi mamy dużo na razie. Także nie bierzemy. Musimy z tobą porozmawiać. Domagoj. To jest oczywiście wątek, już tam chyba misja, któraś tam z rzędu u niego sta. Już żeśmy widzieli się z Kesterel, potem z tamtym gościem, co żyje w lesie, więc teraz mamy rozmowę z Domagojem. Domagoj, przyszedłem prosić ciebie o pomoc. Widzę, że nie lubisz marnować czasu, co? Przepraszam, po prostu sprawa jest nagląca. Jakże mnie ona dotyczy? Kesterel powiedziała, że jesteś jej winny przysługę. Tak, powiem chwilę temu coś tam za bardzo bar się. Kesel powiedziała, że jesteś jej winny przysługę. Tak, powiedziała, szlak dotrafił do kobiety. Myślałem, że też jej się podobam. Ja nie znam szczegółów waszych ustaleń. Nieważne, czego ona chce. Pewien starzec potrzebuje skorty poza teren doliny. Nie powinno to zająć więcej niż 2 dni. Przykro mi, nie mogę pomóc. Dlaczego? Nie mam swojej kuszy. Powiedzmy, że się popsuło. Popsuło się z powodu tego, że jestem idiotą i przegrałem w głupią grę z zagadek. A jeśli dostarczycie nową kuszę, to wam pomogę. Wrócę do ciebie z nową bronią. Okej, czyli musimy ogarnąć kuszę. To bądź kuszę dla Domagoja. A tu tak, żeśmy ustalili, że ci rozumnicy są bezużyteczni raczej. Więc w takim razie to jest jeziorica, takie miasteczko miarkowanie, że tak powiem, przydatne. Ale mają tawernę, zobaczcie. Nie luba. Sobie kupimy coś do jedzenia, jakiś chleb i coś do picia. Chociaż pić to możemy się napić z rzeki. Co? Suszone mięso, więc kupmy sobie 10. I się najemy tym. Dobra, jesteśmy głodni. Więc szybko się najedzmy. Dobra, zjedzmy wszystko. Bierzemy konia i ciśniemy w takim razie do Baranicy. Tylko to jest dosyć długa droga, widzicie, to jest na drugim końcu mapy. O, chyba życie konia się, jak widzę, regeneruje swoją drogą. No, zobaczcie, że jest prawie całe. Czyli fajnie, myślałem, że się tak to nie regeneruje. Aj, ktoś ten koń tak słabo skacze. O, dobra, udało się. Ale fajnie, że się udało. W takim razie ciśniemy sprintem, również na azymut. I widzimy się już w Baranicy, chyba że nas noc dopadnie, co jest całkiem prawdopodobne. To może się drzemniemy szybko u nas w bazie, akurat jest mniej więcej po środku. I rano wyruszamy w trasę. Okej, w takim razie szybko się drzemniemy i rano wyruszamy. Oj, ale głośno. I rano wyruszamy w trasę. Oczywiście koń sam się odprowadził, widzę, do stajni, no trudno. Więc przynajmniej jeszcze wodę z rzeki. Także sobie zabierzemy konika. Siema małe, Lamberta to mała. I ciśniemy do baranicy, kupić jakiegoś barana, jak się uda. O, tu jest jeszcze jeden konik śpi. Dobra. Wsiadamy na czarnego konia. I galopujemy, a się skręca odwrotnie niż autem. Do Baranicy. Sobie tylko ustawimy nawigację. Okej. I widzimy się chyba na miejscu już, co? A swoją drogą zobaczcie, jak się śmiesznie kiwa na boki ten jakby na scel, kiedy się biegnie na koniu, nie? Tak lewo, prawo. Patrzymy, jak się pływa przez wodę na koniu. Hopsa.
praktycznie przez chwilę w ogóle nie zwolnił. I dopiero teraz trochę zwolnił. Także nawet nie ma różnicy chyba między sprintem, znaczy między galopem a normalnym tam biegiem. Okej, okay. Jesteśmy w Baranicy. Dobra, tu jest wejście. Schodzimy, zobaczymy jakie mają pracowników. W szczególności mężczyzn, bo troszeczkę ich za mało. Ty nic nie umiesz niestety, a ty? Ty umiesz na trójkę łowiectwo, też słabo. No kurczę, znowu jest babka, która umie o nich więcej. No nie, ale już mam dość kobiet, mamy ich chyba z 4 więcej, czy z 5 nawet. Dobra, gdzie są te wasze baranki? Trzeba kupić baranki jakieś. Oho, tam z tyłu chyba są. Chyba są z tyłu. Dobra, możemy sobie kupić baranka. Ile ty kosztujesz? 3000 tylko, okej, okay, to bierzemy samca jednego. Do owczarni. Jeszcze przydałaby się jakaś samiczka jedna. Jagnię. Samica, ale myślę, że do dorosłego bierzemy. Owczarnia. Jak na starszy, to jeszcze może tego małego sobie kupimy. Starczy nam? Starczy. Starczy nam, dobra. Tylko nam zostało już bardzo mało kasy. Ale jeszcze zawsze możemy coś posprzedawać. Dobra, mamy trzy barany. Całkiem nieźle. Ja tu sobie jeszcze pobiegam troszeczkę pomiędzy tymi wioskami. Bo może uda się kogoś po prostu zrekrutować do naszej wioski. W miejscowości obok jestem, tutaj zobaczę, znowu są ludzie, którzy nic nie umieją, w szczególności Albrecht, nic nie umie. Nie ma żadnych przydatnych umiejętności, nie ma nawet ani jednej trójki. Także słabo to wygląda, także ciśniemy dalej. Do Tutki teraz. Tutki są bardzo małą wioską. Swoją drogą tutaj właśnie na północy, czytałem, że tutaj sobie dobrze rozbić gdzieś w tym miejscu, może w tym. Właśnie kiedy chcemy się zajmować w dużym mierze rolnictwem, natomiast ja raczej nie chcę rolnictwem za bardzo. Znaczy, no muszę się jakby wyżywić, natomiast raczej moje główne źródło jest raczej przemysłowe, typowo. Raczej w tej chwili nawet powiedziałbym, oho, wilki. Najpierw bym powiedział produkcja jakichś tam, powiedzmy, butów czy czegoś. Ale nie szkodzi. Dobra, już mam wilczek. Chyba, że my już mu uciekli. Dobra, złodzimy z konia. Jest taka wioska, że dosłownie... O, tu mają też, widzę, osły? Oślę. No, osła też można jeździć swoją drogą, tylko są trochę wolniejsze niż konie. Ale tańsze. Dobra, kto tu siedzi? Dwie kobiety. Co nas również nie urządza. Ja kurczę, a tu ciężko w ogóle... W ogóle zrekrutować mężczyzn stolicznych. Dobra, ale nie rolnica. Rolnica, może tam ktoś będzie. Okej, jest jakiś chłop, który potrafi łowiectwa na trójkę i same dwójki, więc no, nie jest najgorzej. Znaczy jest źle, ale no... Ale dobra, niech będziesz. Niech już będzie. W takim razie jeszcze do Denicy może i do Leśnicy może najpierw. Tu jest droga swoją drogą do Leśnicy, więc z takim będzie przyjemnie jechać. To jest chyba ta droga, jeśli się nie mylę, sobie zobaczmy tylko. Niestety nie, to nie jest ta droga. Jest ona tutaj. No i widzimy się w takim razie w Leśnicy. Okej, jesteśmy w się tam sobie nazywa? Leśnica. Kogo my tu mamy? Umiesz łowiectwo na trójeczkę? Nieźle. Dobra, ciebie też bierzemy. Dosiądź i jeszcze do Denicy w takim razie. No, myślę, że tam będzie dosyć łatwo. Na azymut i będziemy się oczywiście w Denicy. A szkoda, że tego nie nagrałem, jak go wyrzuciłem koniem. Okej, okay, jesteśmy w Denicy. Zobaczcie, w ciągu jednego dnia nam się udało odwiedzić tyle wiosek. W zasadzie żeśmy obiegli od, w zasadzie jeździcie, co nie, od naszej wioski przez Baranice, Tutki, Rolnice i Denice. I to bez większego problemu. Kogo my tu mamy? Dwie kobitki, które raczej
Ty masz dwie trójeczki. Nawet nieźle, Aluruna. A ty co masz? Ty nic nie masz ciekawego za bardzo. Masz już takiego, mam innego typa, to ciebie nie bierzemy. Aluruna, chodź ty może. Chociaż... Na co by ją można było się... Dobra, nie. Starczy nam kobiet zdecydowanie. W takim razie to by było w tym odcinku chyba wszystko. Sobie tylko dobiegnę do naszej wioski, sobie te barany ogarniemy, żeby nam się już barany mogły miały co jeść, bo widzicie, nie mają co jeść i tamtego innego typa z kimś zameldujemy i się wtedy pożegnamy. Odcinek 35-6 minut będzie trwał, 37 nawet, troszeczkę dłuższy niż zwykle, ale sobie troszeczkę przynajmniej pojeździliśmy na koniu, czego nie było w sumie w żadnym poprzednim odcinku. I tak naprawdę konia mam dosyć niedawno w tej grze i naprawdę grę ułatwia dosyć mocno. Jak widzicie, to bieganie jest o wiele wydajniejsze, szybsze znacznie. Dobra, jak tam nasze baranki, czy już są? Są, widzę baranki. Pasze raz jeżdżą. Dobra, idziemy w takim razie... O, tu mały baranek chce siedzieć. W takim razie idziemy przynieść im paszę. No, Hitboxa chodzi po podróżce. No, w sumie przypisałem Baldwinę, niech się zajmuje tym, do owiec. Natomiast tutaj mam jeszcze jednego typa, który nie ma gdzie pracować, znaczy nie ma gdzie mieszkać. O, Norman, to ty umiesz. Dobra, ciebie gdzieś przydzielimy do pracy. Zobaczymy w ogóle, do czego się nadajesz. Do kurnika niekoniecznie. Ciebie dodał do chaty rybackiej, chociaż ryb mamy dużo, a do chaty myśliwskiej? Może do myśliwskiej, co? Potem najwyżej kogoś się z tej chaty myśliwskiej wyjmie, natomiast ty będziesz miał gdzie mieszkać na razie. Z jakąś babką losową, dobra, niech będzie. Aha, tak nie mogę, muszę do tam, gdzie jest jedynka jakaś, o, tutaj. Sobie z nią zamieszkaj i będziesz pracował, co ty umiesz. Polować umiesz. No to co, idziesz do chaty myśliwskiej. Norman tutaj się przypadkowo znalazł. Norman musi iść gdzie indziej. Co jest w ogóle na trójkę? Rybak jest na trójkę. I jeszcze zielarz jest na trójkę. Czyli rybak albo zielarz. No to taki wybór, że tak powiem, nikły z tych wszystkich miejsc, w których gdzie może pracować. Co bardziej potrzebujemy? Tak naprawdę mikstur prawie, że nie używam. Ryb w sumie też nie. Ech, słabo. No dobra, nie będzie już tym rybakiem. Chyba, że... Aha, on ma tylko dwójkę tutaj. No dobra. To w takim razie damy cię do rybaka. Tu jest warsztat, chata rybacka jest. Sobie jeszcze szybko zerkniemy tylko do chaty myśliwskiej. Może jedną osobę warto by ją gdzie indziej dać. Bo tu jest trochę zbyt dużo. Chata rybacka, kto tutaj jest? Jakie macie umiejętności? Wiltruda jest. Pokaż siebie, Wiltrudo, co ty masz. Nie mogę tak zobaczyć od razu, jakie mają umiejętności? Masz czwóreczkę, o kurczę. No to muszą tymi łowcami zostać niestety. Dobra, niech już tak zostanie. Natomiast sobie tutaj jeszcze może pomiędzy odcinkami też trochę pojeżdżę sobie na koniu i poszukam dobrych pracowników. W szczególności mężczyzn mamy jak zwykle niedobór. Sobie zobaczmy, jak to wygląda u nas. Domy. Wszędzie są. Dobra, tutaj jest jeden mężczyzna, jeden dom. W ogóle niezamieszkane z tego, co widzę. To nawet nie jest tak źle, myślałem, że będzie gorzej. Dobra. Aha, jeszcze jak działa to. Możesz czymś handlować w ogóle? Przyznam, że dalej nie wiem, jak to działa. Po prostu nie wiem, być może trzeba to jakoś w magazynie oznaczyć, na przykład, że to idzie na handel. Sobie zobaczę. Na przykład chcę sprzedać to. Mogę jakoś tak przenieść kategorię strony, wyjść. Sortuj. Właśnie, dodać przycisk sortuj swoją drogą.
Dobra, nie wiem, ja sobie muszę to po prostu sprawdzić i wam powiem w kolejnym odcinku. A tymczasem się z wami żegnam, także dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia. Cześć.